Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. Chodźmy na wyścig StrictX w moim eklipsie. Myślicie, że dam radę? Startujemy! Moimi przeciwnikami są Subaru WRX, Audi TT oraz jakiś Lexus, chyba IS300. Ale tu jeszcze kręcimy. Kurde. Audi TT strasznie popiernicza, chociaż wiem, że jak ja bym je kupił, to bym jeździł nim tragicznie, bo on, z tego co pamiętam, to one w Undergroundzie dwójce strasznie takie kloczaste jest. I ciężko nim się skręca, no ale... To są gracze komputerowi, oni umieją robić wszystko z tych samochodów, także wiecie. Zobaczcie, jak mnie wziął tutaj. Kurde. Okej. Zdaje się, że jestem na prowadzeniu i chyba nic mi nie grozi tak do końca wyścigu. Ukończyłem na pierwszej pozycji bez żadnego problemu. Sprawdźmy sobie szybko, czy jest już dostępny wyścig URL. No, mapka, co jest? Okazuje się, że jeszcze nie mamy odblokowanego wyścigu URL, właściwie serii wyścigów URL. Więc chodźmy do następnego, może okrążenia? No i mamy tutaj piękny wyścig okrążenia, właściwie kawałek na autostradzie, spory kawałek na autostradzie. Mamy tutaj do czynienia z Suprą. Co tu jeszcze jest takiego? Supra, jakiś Focus i Mazda RX-8, która mnie tu właśnie próbuje taranować. A ja wbijam czwórkę i Nitrosa. Zobaczcie, jak ten płomień z rury wydechowej leci fajnie. Fajnie to wygląda w tej grze. Włączmy sobie taką kamerkę. Zobaczymy, jak mi tak pójdzie. Ona jest troszeczkę lepsza, jeśli się jedzie na autostradzie, no bo widać wcześniej samochód ruchu ulicznego. Można nieco wcześniej już tą akcję podejmować wymijania, prawda? To jest wygodne. Możemy sobie ustawić także z maski kamerkę. Ale ona tak średnio wygląda. Okej, teraz możemy przejechać środkiem i to się jakoś fajnie robiło. Natomiast ja nie potrafię zrobić tego dobrze, więc musiałem trochę zredukować prędkość. Oj, trochę nawet power slide mi się udał. Ale dużo prędkości straciłem, więc to tylko i wyłącznie pokazówka. Zostały nam dwa okrążenia, bo to już jedno kończymy sobie. Za nami gdzieś tam blisko jadą sobie wrogowie. Wrogowie. Brzmi jak z jakiejś strzelanki, ale to są po prostu przeciwnicy, nasi rywale. Musimy pokazać, że jesteśmy od nich szybsi, lepsi. Nie mogę się doczekać już tego bodykitu, wiecie? Chcę ukończyć sobie dzisiaj te wszystkie wyścigi. Odblokować nowe miasto, jak się uda. Myślę, że starczy nam czasu. Mam nadzieję, że tym razem będą już odblokowane te cholerne wyścigi URL. Będę mógł sobie je ukończyć. Zobaczmy. Nie, ale pojawiła się gwiazdka. Zobaczmy sobie ją. Okej, teraz musimy dojechać chyba bardzo daleko, mamy bardzo dużo czasu na to, żeby gdzieś się pojawić. I zdaje się, że to będzie jakieś zdjęcie. 3 minuty 20 sekund. Zerknijmy na mapkę. Oh, fuck, widzicie, gdzie muszę jechać? Na samą górę. Więc nie ma tu absolutnie żadnego problemu. Dojedziemy sobie spokojnie. Tym bardziej, że widzicie, idzie mi całkiem dobrze. No dobra, idzie mi tak średnio, ale to tam jeszcze się poprawię, obiecuję, spokojnie. Powiem wam, żeby kupić takiego dobrego, używanego Eclipse'a, to trzeba wydać trochę kasy, gdzieś około 30 tysięcy nawet. Bo jeśli kupicie taki samochód za 18 tysięcy złotych, musicie jeszcze w naprawę w jego i włożenie takie, ja mówię o naprawie, no mówię o takiej sprawie, żeby po prostu był użyteczny, dobry do jazdy, tak? Wszystko miał nowiutkie, wymienione. Kurde, ten brak bodykitu szerokiego mnie tutaj dobija trochę. Ale dobra. Ora, czekajcie. Jeszcze nie ma. Ale wiecie co, tutaj mamy ukryte zawody. No to jedziemy, ukryte zawody, proszę państwa.
Dobra, co mi tu goni? Kurde! Ale ta Mazda... Tu są same Mazdy! Bez kitu. Ale sobie nitro włączyła. Nie mają ze mną szans. Patrzcie, co się dzieje. Yeah! No, a wracając do tematu Eclipse'a. To ja sobie tak patrzyłem te wszystkie oferty. I wiecie co, na Allegro to ponoć same szroty są. Na Allegro jakichś takich serwisach w internecie, gdzie można zdobyć te właśnie Eclipse'y. Trzeba by naprawdę trafić na kogoś uczciwego w Polsce, żeby można było dorwać jakąś fajną maszynę w dobrym stanie. Natomiast słyszałem, że są organizowane różne zloty, gdzie można kupić i obejrzeć samochód i zobaczyć, w jakim on jest stanie, ewentualnie pojechać z właścicielem na stację diagnostyczną i sprawdzić, jak ten samochód tam wygląda, wiecie, od środka, no nie? I to jest fajna sprawa i za taki samochód trzeba oczywiście więcej zapłacić. Tak jak mówiłem, gdzieś około 18 tysięcy złotych, bo normalnie to na Allegro możecie i za... czy na Allegro, czy na Otomoto, czy na innych tych pierdołach, możecie kupić samochód już za 6 tysięcy, czy 7 tysięcy złotych. Plus tam sprowadzenie, bo one są chyba sprowadzane po 1000 złotych. No to... wydaje się, że to jest fajnie, nie? Że można sobie taki wóz kupić. Ale okazuje się, że Eclipse'y mają bardzo, są bardzo podatne na jakąś tam nawierzchnię słabej jakości, jak w Polsce właśnie, gdzie jest sporo dziur. I z tego co czytałem, to trzeba... zdarza się, że co roku nawet trzeba wymieniać wahacze, czy naprawiać, czy tam coś z zawieszeniem się dzieje, coś tam szwankuje, więc to jest spory problem. Nie jest to auto sportowe jeszcze, bo to jest tylko wóz z dwulitrowym silnikiem, ale i tak ponoć buta ma niezłego. To jest Eclipse, poza tym ja lecę na jego karoserię, na nadwozie. On jest dla mnie z tego względu seksowny. Kiedyś chciałbym mieć ten wóz, ale to na razie jestem biedny lucek, mały lucek, który nie może sobie na takie, że tak powiem, bajery pozwolić. Okej. I nitro na koniec, aż normalnie pioruny spod kół mi poszły chyba. No i dobrze, ukończyliśmy sobie na pierwszej pozycji i już mamy zawody. Co mi tutaj się pojawiło właściwie? Co to? Nie chcę to, chcę. Co to? Byliśmy tu już chyba, nie? Rachel. Tu mamy jeszcze wyścig. Jeszcze nic nam się nie odblokowało, nie wiem czemu. A, ktoś tam mówił, żebym nacisnął jakiś przycisk, który odpowiada za postęp w karierze. Nie wiem, którym się to robiło. Naciskam wszystkie po kolei. Dobra tam. Jedziemy, następny wyścig, tu jest nieopodal. Tu są nieopodal kolejne okrążenia. Wiecie, wszystko trzeba tutaj wykonać. Aha, tutaj mogą być jakieś ukryte wydarzenia, ale nic nie widzę, żeby było. Więc sobie pojedziemy. Znowu te tutaj okrążenia. Mam nadzieję, że to będzie jakiś inny wyścig. A nie, ten sam. To daruję wam go. Okej, pojechałem sobie tamtego cirkuta. Okazało się, że on był w drugą stronę. No ale tu już mam następnego sprinta i sobie go pojedziemy. To nie będzie chyba trwało długo. Dostałem SMS-a przed chwilą jakiegoś takiego, że jest jakieś nowe zawieszenie do kupienia. My sobie pojedziemy oczywiście i sobie je kupimy, żeby szybciej jeździć, zgadza się? Ej, słuchajcie, co oni tak... Tutaj mamy, co to jest, tu za mną jedzie Eclipse? Nie, chyba. Coś innego. Może Eclipse. Ale z przodu jest... mały bucik. Tutaj też pokus jakiś. A, wiecie co? Aj! O kurde. No, wiedziałem, że to nie jest Eclipse, bo to jest Mazda MX-5. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Skaczą jakieś offroady, derby i w ogóle. Dobra, podraftujemy i zobaczcie, chciałem zrobić coś takiego. Aj, zahamował skubaniec. Dobra, rondo i robimy rondo. Jedziemy w odwrotną stronę niż powinno się jechać na rondo, chyba że to Chiny. W Chinach, nie, Chiny albo Japonia. W Japonii są, jest odwrotny ruch, tak jak w Anglii. Właśnie ciekawe, jak jest w Anglii. Czy w Anglii są w ogóle ronda?
czy tam się jedzie w odwrotną stronę na rondzie. Aż się boję pomyśleć. I zaraz będzie chyba koniec tych zawodów. No nie, 58% to jeszcze kawałek trzeba przejechać. Ale wiecie co, teraz deptamy. 300 km na godzinę, wall ride! O, tak tu się gra. Cholera, jasna. No i co, i przegram. Tak, to będzie w moim stylu, jeśli przegram. 88%, nie no, nie mogę przegrać. Okej, dobra. To nie Need for Speed The Run. Tutaj się przed metą nie zatrzymują, niestety. O, fucking shit. Dobra, muszę powtórzyć zawody. Okej, już dojechałem mniej więcej do tego momentu. Też się rozwaliłem na tym zakręcie głupim, bo wyjechał mi jakiś trafik, a miałem sporą przewagę i trochę nitra, więc udało mi się jakoś to nadrobić. I jestem na przedzie i zdaje się, że tym razem ja przejadę pierwszy metę. Ekstra! Jestem najlepszy! Wiem, dziękuję, dziękuję. No dobra, ukończyliśmy sobie tutaj pięknie. Dalej nie mamy zawodów URL, ale mamy tutaj niedaleko Street X i na niego trzeba się udać. Mam w ogóle w cholerę gotówki, nie wiem co ja z tym zrobię. Wykonajmy sobie tu Street X. Okej, mam cię. Kurde, trochę długo będzie się tu jeździć, ale spoko, damy sobie radę. Oje, oje! Oje! Pięknie! Teraz tak, mamy do czynienia z 370-350Z, MX-5 i Focusem. No nie, ta MX-5 mnie dobija. Wiecie co? Trzeba tutaj trochę powalczyć z konkurencją i spadaj! Oj, przepraszam, to był przypadek. No i dobra, gonimy teraz 350Z. Focusa to też... Nie, to nie jest Focus, to jest... O, fucking shit. Pontiac to był chyba. Nie, nie Pontiac. Cholera, mówię. Co to było? To jest to. Nieustraszony Eclipse. I czy popije czas okrążenia? To jest pytanie tych zawodów. Ogromne pytanie stoi teraz przed tym zawodnikiem, czy osiągnie rekord życiowy, czy też siądzie na laurach i puści gaz przed samą metą. Nie! Wygrywa. Rekord życiowy dokonany. Okej, wiecie co, teraz musimy sobie zamontować nowe części, czyli mam nadzieję zawieszenie. Cholera, jeszcze nie mam tych zawodów URL, będę musiał chyba kombinować. O, możemy zamontować sobie... Możemy sobie zamontować nowe jakieś tam szybki. Wyścig zanim pojedziemy do warsztatu żółtego, gdzie wymienimy sobie chyba szyby. I jeszcze zamontujemy sobie zawieszenie, ale to za chwilę. Teraz pojedźmy sobie ostatni wyścig. Wyścig, mam nadzieję, że ostatni. Żeby odblokować te zawody URL. Cholerne. On jest duży, długi, kręty i w ogóle. Będziemy jechać bardzo, bardzo długo chyba. Chociaż nie, to są tak szybkie fury, że śmigniemy tą trasę momentalnie. Cholera. Dzisiaj bardzo dużo jeździmy, zauważyliście? Zresztą, zawsze dużo jeździmy, ale w ogóle nie ma dzisiaj tuningu, żadnego takiego czegoś, nie? Ale spokojnie. Jedne odcinki są bardziej tuningowe, jedne bardziej wyścigowe. Staram się to mniej więcej balansować. No dobrze. Aj! Coś mnie ugryzło w plecy. Dobrze. Goni mnie tam koleś, ale ja sobie dam radę. Długo będzie trwał ten wyścig, co? Oszczędzę wam go fragment. Ale tylko fragment. Nie chcę, żebyście przegapili takich pięknych widoków, jak właśnie tutaj widzieliśmy. No i super. W ogóle teraz byłem w tym garażu zielonym takim i się trochę zdenerwowałem, no bo jak wyszedłem z garażu, to mi się gra skraszowała, a tak mówiłem dzisiaj w odcinku, że
fajnie jest, jak się gra nie crashuje i w ogóle, nagle ten taki crash wielki. No i zauważyłem, że na kamerce strasznie jakoś tak diabelsko wyglądam, czerwony, za dużo czerwonych kolorów widać. No ale mam nadzieję, że jakoś wam to specjalnie nie przeszkadzało. I teraz powinno być wszystko ok. No dobrze, to... No i przerwiemy te... No, widzimy się na końcu wyścigu. Okej, dojeżdżamy do mety. Zakończyliśmy ten długi wyścig. I zobaczymy, co się będzie działo teraz. Czy... No nie, dalej nie są blokowane te wyścigi. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Chodźmy sobie wymienić te szybki. Założymy jeszcze zawieszenie nowe. I na dzisiaj będziemy kończyć. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku, następnym, który następuje, będę mógł już dojść do następnego poziomu, wiecie, bo tak to już drwimy na tym poziomie bez przerwy. Albo nie wiem, przejdę kawałek poza odcinkiem, żeby już was nie męczyć, żeby pokazać w końcu wszystkim pięknego Eclipse'a z pięknym poszerzeniem. Okej, zobaczmy. Szkoda, że nie ma pulsujących szyb. To niemożliwe. Co, zielone? Jakie dopieprzymy? Takie są fajne. Jak będzie lepiej? Coś tam się podnosi, dobra. Kolor światełek też możemy podnieść. Wow. Dobra. Chwileczkę, chwileczkę. Uhuhu! Jest tego trochę, co? Jak to wygląda? No dobra, damy sobie to. Hydraulika, już mamy maksa. Zobaczmy. Coś tu możemy podnieść? Chyba nie. Mamy tu już na maksa wszystko. Pulsujący neon. Czy możemy? Nie, nie możemy. Czy możemy? Nie, nie możemy. A tutaj to takie tylko dla nas. Tu sobie wymieniliśmy, tu już zrobiliśmy. Spinnery nie chcemy. Chyba, że naprawdę mam jakieś zajebiste. Ej, mają jakieś zajebiste. To jakie dajemy? Te są spoko. No i dobra. Nasz samochód już niedługo się podniesie do 6, jeśli chodzi o... Wow! Jak to wygląda w ogóle? Patrzcie na to. Dobra. I co? Nic nam się nie pokazało nowego. Jeszcze sobie pojedziemy do warsztatu, zamontujemy nowe zawieszenie. Okej, pięknie. Teraz musimy sobie zamontować nowe zawieszenie. Dobrze, co tu jeszcze możemy zainstalować nowego? Nie, tu jest wszystko już Nie wiedziałem, że możemy komputerkę... A, tu w ogóle można coś zainstalować nowego. Ale jaja. A ja się dziwię, co mi tak słabo idzie, słuchajcie. Hamulce? Dobra, dobra. Okej. No to zainstalowaliśmy sobie sporo fajnych części. Teraz mój Eclipse powinien śmigać, ale jak będzie śmigał, to wam pokażę już w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!